Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja nazywam się Brod, a to jest, słuchajcie, otwieranie, moi drodzy, kart Invisimals. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, słuchajcie, Invisimals. Moi kochani, kupiłem sobie taką paczuszkę, zaopatrzyłem się w taką paczkę i dzisiaj sobie, słuchajcie, ją otworzymy, będzie filmik, właśnie nagrywamy, jesteśmy w trakcie, słuchajcie, paczka 24 karty plus jedna karta z limitowanej edycji gratis, kolekcjonuj i graj mroczne wyzwania Invisimal, słuchajcie. Panini, tak się nazywa ta firma, można się w te karty w Biedronce zaopatrzyć i bardzo dużo osób, słuchajcie, zbiera takie karty, więc my też sobie pozbieramy. Być może, słuchajcie, te karty też, może zrobię konkursik, słuchajcie, z tych kart, które otworzę. Nie wiem, czy dajcie znać, czy chcecie w ogóle taki konkurs. Mogę rozdać te karty, które będę właśnie otwierał, więc jak najbardziej. Zobaczymy, słuchajcie, co z tego wyniknie. Pobierz darmową aplikację rzeczywiście. Okej, okay, no dobra, słuchajcie, otwieramy sobie to. Ja sobie to pozwolę urwać i zobaczymy, co my tutaj będziemy mieli. Mamy saszetki. Skoro są 24 karty, więc w każdej saszetce będzie, słuchajcie, jedna karta, będzie 6 kart, jak to się zmnożenia. Mamy też, słuchajcie, Invisimis kartę specjalną, słuchajcie, tak to się nazywa. Graj przez aplikację, z tego co widzę. Jest to Chupacabra, proszę bardzo, tak wygląda ta karta. Chupacabra, jeszcze przybliżę może bardziej. Nie wiem, czy to zobaczycie. O właśnie, bardzo fajna, błyszcząca karta. Chupacabra, Max to marzenie najlepszych pustynnych łowców. Ma zrównoważoną obronę i atak, a do tego jest bardzo silna. Nie zapomnij, że ma niską wytrzymałość. 700 na 650, słuchajcie. Chupacabra, tak wygląda Chupacabra. Słuchajcie, nie wiem, mam nadzieję, że karta dość fajna. Dajcie znać, co o niej sądzicie. Ja się nie znam za bardzo na tym, więc, ale się nauczę, jak wy mi powiecie, słuchajcie. Napiszecie w komentarzach na pewno. Więc mamy pierwszą kartę. Chupacabra, słuchajcie, Chupacabra, odkładamy i sobie rozpakujemy, słuchajcie, tę saszetkę. Zobaczymy, co my tu mamy, słuchajcie, w niej. O, i lecimy z tematem, słuchajcie. Mamy 6 kart, tak jak wspomniałem. Z tego, co widzę, o, tu damy do kosza na śmieci. Z tego, co widzę, moi kochani, tu możemy grać chyba, tu mamy kody jakieś. Graj przez aplikację, z tego, co widzę. Jest coś takiego, jakaś aplikacja, no i słuchajcie, popatrzcie, co my tu mamy. Mamy Hilltopper. Hilltopper to stworzenie obronne, słuchajcie. Mamy Hilltoppera, to nam nie wypadło z tej paczuszki, więc ładnie. Słuchajcie, jakaś kozica górska. Hilltopper pup może wydawać się słaby, ale po ewolucji zacznie przypominać lodową ścianę, która zatrzyma wszystkie ataki. Więc mamy tą kartę, słuchajcie, Hilltoppera. Zobaczmy kolejną. Kolejną kartą jest Skysaur. Skysaur jest mocniejszy od Hilltoppera, z tego co widzę. 200 na 250, a tamten miał 100, stąd 50, więc Sky jest Invisimalem, którego trzeba dobrze poznać. Ma dobrą obronę, ale jeśli atakuje bez wektorów, tylko jako pup, może wyrównać się z przeciwnikami. Proszę bardzo. Bardzo ładnie, fajna karta do zbierania. Słuchajcie, to jest jakiś numer pewnie tutaj gdzieś. Pop, słuchajcie, jest to numer 70 do naszej kolekcji. Kolejną kartą jest, słuchajcie, wow! Ej, trochę lepsza, słuchajcie, Max. Taką kartę dostałem, Max się nazywa. Jest to Metal Mat, czy Metal Mood, nie wiem, Metal Mat chyba. Bardzo ładna karta, popatrzcie, ona jest chyba nawet lepsza od tej epickiej, słuchajcie, Chupacabry, tej legendarnej, czy jakby ją nazwać. Proszę, zobaczcie. Statystyki ma lepsze. Słuchajcie, lepsze statystyki ma Metal Mat. Słuchajcie, więc bardzo ładnie. Myślę, że mi się poszczęściło. No nie wiem, dajcie mi znać, czy tak jest. Metal Mat Max to arogancki, hałaśliwy zbir i miłośnik ogłuszającej muzyki. Walczy z każdym, kto stanie mu na drodze, a dzięki swojej sile zawsze daje sobie radę. Więc to jest kolejna, trzecia karta, moi drodzy. Weźmy sobie kolejną, Metal Mat. Proszę bardzo, mamy tutaj Colt. Metal Mat Colt ma dwie tutaj te gwiazdki, czyli to jest ta wcześniejsza ewolucja Metal Mata Maxa, prawda? Bardzo ładnie. 550 na 500. Fajnie wygląda, jak taki piesio.
Na poziomie Cold zdolności Metalmata znacznie się poprawiają, jak na podstawowego Invisimiala jest bardzo silny, należy do najsilniejszych w swojej klasie, więc ładnie, proszę, tak się nam udało tutaj te Metalmaty. Mamy też, słuchajcie, Goldbaga 300 na 500, więc wow, to dużo ma tego, to jest życie chyba, dużo ma tego, znaczy obrony, bardzo dużo, jak na swój, słuchajcie, na poziom Cold. Goldbug, Colt ewoluuje wolno, ale skutecznie. Jego skóra jest nie do przebicia, ale warunkiem skutecznego ataku jest użycie odpowiednich wektorów. Więc tu mamy Goldbuga, słuchajcie. Więc ładnie. No i mamy tarcza kolekcjonera, słuchajcie. Udało ci się złapać wiele Invisimali, za co otrzymałeś prestiżową nagrodę. Zbieraj ją za każdą. Zabieraj ją ze sobą na każdą walkę, możesz być z niej dumny. A więc to jeszcze dostaliśmy, tarcza kolekcjonera, moi kochani, bardzo ładnie. To była pierwsza partia naszych kart. Fajnie, bardzo się cieszę. Dość fajne karty nam poszły, muszę przyznać. No i odpakujemy sobie kolejną w takim razie porcję karteczek. Dobra, mamy kolejne. Oczywiście to do kosza na śmieci. No i lecimy, słuchajcie, lecimy z tematem. Proszę bardzo, Nautilus, moi drodzy. Wow, też jest mocna karta, słuchajcie, Nautilus Max. Wow, nieźle, 650 na 700. Jest bardziej znany z obrony niż z ataku, ale nie jest szczególnie groźnym rywalem dla innych Invisimali na swoim poziomie. Ten legendarny Invisimal ma jedynie podstawowe umiejętności. Więc tak wygląda Nautilus. Nautilus, łódź podwodna taka, pewnie na cześć tej łodzi podwodnej Nautiliusa. Energetyczne zęby, wektor, proszę bardzo, dostaliśmy wektor energetyczne zęby, 100 na 000. Gryząc przeciwnika z tym wektorem, porazisz go prądem. Łuski lub włosy staną mu dęba. A więc to jest, proszę bardzo, kolejna karta, jeżeli chodzi o tę serię, moi drodzy. No i mamy Dark Tiger Shark, moi drodzy. Srebro, proszę bardzo. Fajnie się błyszczy ta karta, zobaczcie. Wow, nieźle, bardzo mi się podoba, ciekawe. To pup, który budzi największą grozę. Jego jadowite ukąszenie może powalić każdego. Przy użyciu tej karty możesz zamienić Tiger Sharka na poziomie pup w straszliwego i potężnego mrocznego Invisimala. Moi drodzy, tak to wygląda, jeżeli chodzi o tę kartę. I pokazuję wam kolejną, tarcza dźwiękowa tym razem. Słuchajcie, czyli karta obronna, z tego co można zauważyć. Doprowadzając struny głosowe do granic wytrzymałości, można wytworzyć nieprzeniknioną tarczę dźwiękową. Nikt nie odważy się zaatakować, chyba że chce ogłuchnąć na zawsze, moi kochani. Tarcza dźwiękowa, tak to wygląda. Cieszę się oczywiście, że mamy tą kartę. No i mamy kolejne. Bandolero, pap. 100 na 100. Nie jest to jakiś mocny pap, z tego widzę, Invisimal. Ale mimo wszystko, oczywiście na pustyni są lepsi wojownicy niż Bandolero. Pap, który ma niewiele możliwości, ale jeśli zależy ci na dobrej zabawie, to jest Invisimal dla ciebie, moi drodzy. Tak wygląda Bandolero, moi kochani. I ostatnia karta z tej paczki, Stingwing. Tak się nazywa. Słuchajcie, Colt 400 na 250, dość mocny atak. Stinging Colt jest dowodem na to, że wygląd niektórych Invisimali może wprowadzić w błąd. Łagodne urządzenie Stinginga w wersji PAP teraz stało się śmiercionośnie groźne, śmiertelnie groźne. Tak wygląda ta karta, moi kochani. Bardzo ładnie. Cieszę się oczywiście niezmiernie. A my przechodzimy tym razem do otwarcia kolejnej karty, kolejnej paczki 6 kart. Zobaczymy. Co tym razem, czy mi się poszczęści? Dajcie znać w ogóle, czy dostałem jakieś rzadkie karty, bo ja to się nie znam jeszcze na tym, ale mimo wszystko bardzo sobie cenię też wasze komentarze. Pochwalcie się też waszymi, słuchajcie. No i mamy tutaj wybrzeże Namibii. Proszę bardzo, wybrzeże Namibii. 200 minus 200 tutaj żywioły. Południowy Atlantyk. Tam, gdzie fale Oceanu Atlantyckiego rozbijają się afrykańskie wybrzeże, Invisimalom żyje się trudno, ale te morskie i pustynne dają sobie radę. Proszę bardzo, wybrzeże Namibii, lodowisko. Taką kartę znaleźliśmy. Przechodzę teraz do kolejnej, Kraken Max, słuchajcie. Proszę bardzo, Kraken Max, tak się nazywa ta karta. Krakeny poprawiają swoją odporność z wielkim... Poprawiają swoją odporność z wiekiem i Max ma w końcu mechanizmy obronne, których brakowało poprzednikom. Teraz zyskałeś dobrego morskiego Invisimala, który świetnie sprawdzi się w
walce, moi drodzy. Kraken, moi kochani, tak wygląda. No i mamy, słuchajcie, kolejny tutaj Xuehu. Nie wiem, czy dobrze wymówiłem. 550 na 350. Bardzo fajna karta, fajnie się mieni. I Colt to jest, słuchajcie, więc ma jedną tutaj, widzę, gwiazdkę. Wow, a ciekawe jak ewoluuje ten pan na trzecią, ciekawe jak będzie mocny. Xuehu Colt pali swoje ofiary potężnymi płonącymi skrzydłami. Ale za bardzo na niego nie licz, ma niską wytrzymałość jak na Colta i jest bardzo podatny kontrataki. Tak wygląda ta karta, moi kochani. Bardzo się z tego powodu oczywiście cieszę, że ją posiadam. Mamy też mutator drużyna łowcy. Wyślij dwa inzimale z kategorii pub z banku na cmentarz, żeby odnaleźć Colta w talii i wziąć go do ręki. Następnie przetasuj talię. O, proszę bardzo. Tutaj mutator, karta. Bardzo fajnie, że coś takiego posiadamy. No i mamy, słuchajcie, Flami... O, proszę, to jest chyba ewolucja tego. Flamigerodon, słuchajcie, Max. Flamigerodon Max, proszę bardzo, 700 na 650, ładnie. Flamigerodon pochodzi z Chin, gdzie o jego płonącym ogonie krążą legendy. Początkujących łowców przeraża jego agresja, wystarczy jedno spojrzenie na Flamigerodona, by ogarnął cię strach, moi drodzy. Tak wygląda ta karta, moi kochani. No i przejdźmy do następnej, którą jest Pesci Max. Fajnie wygląda, jak taki wielbłąd, agresywny dość. Największy Pestci atakuje trującą parą i tylko najsilniejsi rywale są w stanie przetrwać takie ataki. Może to nie król pustyni, ale jest całkiem niezły. Tak wygląda, słuchajcie, Pestci. Moi kochani, i została nam kolejna paczuszka, ostatnia. Zobaczymy, co będzie w niej w tej serii. Jakie karty nas tutaj uraczą. Łohoho, co my tu mamy? Moi drodzy, ładnie się zaczyna. Frizefur, słuchajcie, Frizefur Max, tak wygląda ta karta. Jest wielki i dziki, zdolny do groźnych ataków, a jego ryk mrozi krew w żyłach rywali. To prawdziwa bestia, moi kochani. A więc taką kartę też uzyskaliśmy. Mamy też kolejnego Maxa, Cyklops. 550 na 700. Może spojrzeć prosto w oczy dużo silniejszym Invisimalom, ale nie zdoła ich skrzywdzić. A może jednak, przygotuj wektory ataku i jak najlepiej wykorzystaj jego zdolności obronne. Słuchajcie, tak wygląda Cyklops. Fajnie. Mamy też Skalna Półka, środowisko, Norwegia. O tym miejscu opowiadają stare normańskie legendy. Ponoć niezwykłe mityczne stwory, w tym smok skalny, przybyły tu, by oddawać cześć gwiazdom. Słuchajcie, tak wygląda ta karta. Skalna Półka. No i mamy kolejną kartę. Hydra Max. Dla łowcy Hydra Max ma dwie wiadomości, dobrą i złą. Jaka jest dobra? Możesz zaatakować mrocznego Dark Ikeliona, a zła? Ostatecznie Dark Ikelion zwycięży. Tak wygląda, słuchajcie, ta karta. Hydra. Dobrze, no i przejdźmy do kolejnej. Bardzo fajna karta, Wodospad Ognia, środowisko. Słuchajcie, fajnie się błyszczy ta karta. Hawaje, wulkan Kilauea. Dudni w kierunku morza. Wpływają w kierunku morza, wypływają z niego rzeki lawy. Te imponujące płomienie lawy to miejsce w sam raz dla inwizymali ognistych. Morskie też się tu dobrze czują, słuchajcie. Wodospad Ognia. Fajnie mieni się ta karta, bardzo mi się to podoba. No i mamy ostatnią, rada doktora Dawsona. Poszukaj dwóch wektorów w swojej talii, pokaż je przeciwnikowi i weź do ręki. Następnie przetasuj talię, słuchajcie. Rada doktora Dawsona. Moi kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje karty, czyli dzisiaj otworzyliśmy sobie, w sumie zebraliśmy 25 kart. Tyle tego, słuchajcie, wychodzi. 25 kart, słuchajcie, bardzo ładnie. Ja się oczywiście z tego cieszę, bardzo, bardzo mi miło, słuchajcie, że jest tyle tych kart. No i dajcie znać, czy wam się opening podobał. 80 łapek w górę i kolejne otwieranie kart, słuchajcie, zrobimy. I dajcie znać, czy byście chcieli konkurs, gdzie bym rozdawał te karty, słuchajcie. Bo mnie w sumie nie są potrzebne, a myślę, że można zrobić konkurs dla was na te karty i jakoś sobie pomyśleć, co zorganizować. Tymczasem ja się z wami żegnam. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i do zobaczenia. Pa, pa. Trzymajcie się. Cześć.